Dzień dobry, nazywam się Marcin Białek. Jest ze mną pani Ewa Cichy z gabinetu fizjoterapii i masażu ASMED w Sosnowcu, która zna fotele masujące marki Pro Wellness i odpowie na wątpliwości i pytania pojawiające się wśród osób zainteresowanych naszymi produktami. Mam nadzieję, że te pytania nie będą zbyt skomplikowane i uda nam się poznać kilka rad czy odpowiedzi na te właśnie pytania. Postaram się rozwiać wątpliwości Państwa. Bardzo chętnie. Pani Ewo, więc pierwsze pytanie. Dla kogo według Pani są fotele masujące Pro Wellness? Myślę, że na pewno po pierwsze poleciłabym fotele osobom aktywnym fizycznie, ale także takim, które są bardzo zabiegane na co dzień, które nie mają czasu na odpoczynek. Myślę, że dla nich byłaby to naprawdę ciekawa opcja. Ale także osobom, które są po prostu zmęczone, przewlekle zmęczone, które czują napięcie mięśni i które cenią sobie odpoczynek taki w zaciszu domowym. Dla niektórych może być to zaskoczenie, ale też bardzo ważny jest odpoczynek dla osób, które prowadzą siedzący tryb życia, które mają pracę siedzącą, bo tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo obciążony jest nasz kręgosłup podczas siedzenia. Jest to naprawdę ogromne obciążenie dla naszego kręgosłupa. Jeśli chodzi o dolegliwości, no to na pewno wszystkie bóle w obrębie stawów kręgosłupa, bóle w obrębie stawów krzyżowo-biodrowych, które też są bardzo częste. Dzięki nowym technologiom możemy także się skupić na bólach w obrębie innych stawów obwodowych, na przykład stawów kolanowych. No i te nerwobóle, czyli to, co jest teraz bardzo popularne, a zawsze było popularne tak naprawdę, czyli to są te bóle, które nie do końca znamy ich pochodzenie, ale najprawdopodobniej są związane ze stresem, ze zmęczeniem i uważam, że tutaj fotele naprawdę mogą zrobić bardzo dobrą robotę. Należy oczywiście pamiętać o tym, że istnieją pewne przeciwwskazania, ale w tym momencie ta różnorodność funkcji, jakie oferują nam fotele, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Można naprawdę pokombinować, dobrać opcje takie, żeby były odpowiednie. Czyli tych odbiorców jest dużo. Jest sporo. A jak to w ogóle można porównać? Czy masaż fotelowy Pro Wellness da się porównać z masażem ręcznym? To jest bardzo ciężkie pytanie. Powiem szczerze, że no, jako masażystka nie mogę powiedzieć, że jest to samo, no bo na pewno nie jest. No ale prawda jest taka, że sama kiedy spróbowałam masażu na fotelu, poczułam konkurencję, poczułam, że faktycznie te fotele są coraz bardziej zaawansowane. No a już tak mówię całkiem poważnie, są plusy i minusy, wiadomo, jak wszystkiego. Jeśli chodzi o ręce masażysty, wiadomo, są bardziej precyzyjne, wyczują to napięcie, jednak masażysta ma też kontakt z pacjentem. Może po prostu z nim rozmawiać, może się zapytać, czy jest za mocno, czy jest za lekko. No, jest po prostu ten kontakt z pacjentem i też masażysta, korzystając ze swojej wiedzy, dobierze odpowiednią technikę do relaksacji. Jeśli chodzi natomiast o fotele, są lepiej dostępne. Jeśli mamy już ten fotel w domu, no to on po prostu stoi i możemy z niego skorzystać w dowolnym momencie, tak naprawdę o każdej porze dnia i nocy. Jeśli złapie nas ból, siadamy na fotelu i jest to takie dla nas pogotowie ratunkowe troszeczkę. Jest szybszy, bo już pomijając samą kwestię dojazdu gdzieś do gabinetu, no to taki masaż jest wykonywany po prostu szybciej niż masaż manualny. No i tak jak już wspomniałam, mnogość tych funkcji naprawdę pozwala nam też na duże pole do popisu i naprawdę wiele możemy zdziałać też na fotelu. Jaka jest różnica? No, wydaje mi się, że to jest taka kwestia, jakbyśmy w każdym dowolnym przypadku porównali maszynę i człowieka. No, prawda jest taka, że jest dużo różnic. Do głowy przychodzi mi taki przykład jak kasy samoobsługowe. Są coraz popularniejsze, bo po prostu są szybszą opcją, tak? Idąc do supermarketu, chcemy zrobić zakupy, to jest nasz cel i osiągniemy go i przy jednej kasie, i przy drugiej. Jeśli tylko wiemy, jak korzystać z tej kasy samoobsługowej, no to najprawdopodobniej będzie to szybsza alternatywa. Poklikamy to, co wiemy, że mamy kliknąć i cel jest osiągnięty. Natomiast jeśli zdecydujemy się na zwykłą, tradycyjną kasę, no to tutaj zrobi to za nas specjalista, nie musimy się przejmować po prostu, czy zrobimy to dobrze. No i to już jest kwestia tego, co jest dla nas wygodniejsze i jaką opcję po prostu wolimy. Myślę, że łatwo tu znaleźć analogię. Tak jak mówię, no może to będzie kontrowersyjne, co teraz powiem, ale moim zdaniem, jeśli nasze oczekiwania względem fotela są po prostu
takie, że chcemy się rozluźnić, zrelaksować, no to prawda jest taka, że taki masaż da nam podobny efekt, co masaż gdzieś tam u terapeuty. No, co innego, jeśli problem jest gdzieś tam bardziej skomplikowany, ale skoro możemy, no to wybierzmy opcję, która jest dla nas po prostu wygodniejsza. Z której będziemy korzystać, żeby tak, nie tak, tak, bo to jest najważniejsze. Systematyka tutaj jest kluczem do sukcesu. No właśnie, a propos tej regularności, systematyczności korzystania, bo to też częste pytania wśród osób zainteresowanych fotelem masującym. Na jakie efekty de facto mogę liczyć, czy można liczyć przy regularnym, systematycznym korzystaniu z fotela masującego? Myślę, że przede wszystkim rozluźnienie, odprężenie, no to jest taki główny efekt, którego możemy się spodziewać przy regularnym właśnie użytkowaniu fotela. Ale jest też inny efekt, o którym myślę, że warto wspomnieć, bo mnie na przykład ten efekt zaskoczył troszeczkę na początku, kiedy pierwszy raz używałam fotela Pro Wellness. Mianowicie chodzi o efekt pobudzenia. Jako, że jestem aktywna gdzieś tam sportowo, kiedy zobaczyłam funkcję dla sportowców, masażu dla sportowców, stwierdziłam, że spróbuję też z ciekawości, zobaczę, co to w zasadzie jest. Powiem szczerze, że po tym masażu poczułam się pobudzona. Jak wstałam z fotela, to poczułam, że jestem gotowa na aktywność fizyczną. No jest to głównie spowodowane zwiększeniem przepływu krwi, zwiększeniem, poprawą pracy mojego układu krwionośnego. No i gdzieś tam też takim bodźcem troszkę dla mięśnia do pracy. Oczywiście jest to efekt taki krótkotrwały, no bo to był efekt zaraz po wstaniu z fotela. Pytanie jest o efekty takie długoterminowe. Jeśli chodzi o takie efekty, no to przede wszystkim myślę, że gdybym na przykład tego rodzaju masaż stosowała przez dłuższy czas, no to ogólnie zwiększyłabym wytrzymałość moich mięśni, zwiększyłabym ich możliwość regeneracji powysiłkowej, to jest też bardzo ważne. Poprawiłabym ogólną kondycję mojego układu krwionośnego, a także oddechowego, nawet pokarmowego tak naprawdę. A jeśli chodzi też ogólnie o inne efekty, już niekoniecznie tego konkretnego masażu, no to możemy się ich spodziewać właśnie w obrębie tych układów, które wymieniłam. Tak naprawdę też są bardzo fajne efekty, jeśli chodzi o zwyrodnienia. Też wiele foteli posiada możliwości polecznictwa, one też dają dodatkowe możliwości, bo to jest właśnie to podgrzanie, które oferują niektóre fotele, to też jest fajny dodatek. Tak jak mówię, jest bardzo, bardzo wiele korzyści, które mogą płynąć z masaży. Wszystko zależy od tego, czego oczekujemy, jaką funkcję wybierzemy tak naprawdę. A też takie pytanie się pojawia, czy do skorzystania z takiego fotela masującego, czy do korzystania regularnego korzystania z takiego fotela masującego potrzebne jest skierowanie do masażu albo konsultacja lekarska? Skierowanie nie. Skierowanie uważam, że nie jest potrzebne, znaczy na pewno nie jest potrzebne, bo każdy może podjąć decyzję o zakupie fotelu nawet dzisiaj, jeśli tylko ma taką możliwość, to dlaczego nie. Jeśli chodzi o konsultację, powiem szczerze, zaleciłabym taką konsultację, no bo dlaczego nie tak naprawdę. Warto sobie się skonsultować, po prostu wykluczyć przeciwwskazania. No nie jest wiele przeciwwskazań do korzystania z fotela, ale warto je wykluczyć. No, warto zobaczyć, czy nie mamy zakrzepicy, czy nie mamy jakiejś zaawansowanej osteoporozy albo bardzo zaawansowanego nadciśnienia tętniczego, bo to są takie przypadki, przy których gdzieś tam może wykluczyłabym ten fotel, ale jest ich niewiele tak naprawdę. Reszta przeciwwskazań jest tak naprawdę czasowych. Bo jest to ciąża, menstruacja, podwyższona temperatura ciała, jakieś na przykład rany pooperacyjne albo zadrapania w miejscu, szczególnie w miejscu masażu, no to są takie przeciwwskazania, które nie są dla nas problemem, jeśli chodzi o zakup fotela, ale no, na ten czas po prostu musimy zrezygnować z jego korzystania. Także, no, a tak to uważam, że kluczem to jest słuchać swojego organizmu. Jeśli mamy dobre samopoczucie, no to wychodzi na to, że wszystko jest w porządku i wiadomo, warto słuchać po prostu tego, co mówi nam nasz organizm. Jak się będziemy czuć. Pani Ewa, a co Pani sądzi, czy fotel masujący to dobry prezent dla seniora, dla seniorów, dla osób starszych? Myślę, że jak najbardziej jest to dobry pomysł. Oczywiście musimy znać upodobania tego seniora, czy po prostu tej osoby, no i także ewentualne przeciwwskazania, o których mówiliśmy.
Są takie modele, które szczególnie polecamy seniorom, bo ze względu na to, że po prostu są delikatniejsze, mają bardzo łatwą obsługę, czy po prostu mają już takie wbudowane programy zdrowotne, żeby gdzieś tam senior nie musiał wielu rzeczy wybierać manualnie, tylko po prostu klika jeden przycisk tak naprawdę i włącza się program do niego odpowiedni. W przypadku seniorów wiadomo, jest bardzo wiele zmian związanych z wiekiem, które są fizjologiczne, ale po prostu istnieją. Zawsze tak było i jest i będzie tak naprawdę. Że się starzejemy. No nie chciałam tego mówić tak wprost, ale taka jest prawda. Kwestia zwyrodnieniowa. No każdy ma zwyrodnienia, taka jest prawda. Czy w obrębie stawów kręgosłupa, czy w obrębie gdzieś tam innych stawów obwodowych. Ta maź wewnątrzstawowa, która jest obecna w stawach, ona, jej ilość się zmniejsza i jej gęstość też maleje. Takie masaże mogą poprawić jakość tej masy stawowej. Co więcej, kwestia układu pokarmowego, perystaltyka jelit z wiekiem też maleje. A tutaj możemy też ją wspomóc. Ważny jest też aspekt układu nerwowego, ponieważ możemy takim masażem poprawić czucie zarówno powierzchowne, jak i głębokie, a czucie głębokie jest odpowiedzialne za zmysł równowagi, więc gdzieś tam też jest to ważna kwestia, jeśli chodzi o seniorów, żeby oni czuli się pewnie. Może dzięki temu zachęcimy ich też do aktywności fizycznej, bo przyniesiemy im po prostu ulgę po takim masażu i może taki senior będzie bardziej skłonny do tego, żeby podjąć jakąś aktywność. Dodatkowo jest jeszcze kwestia obrzęków limfatycznych szczególnie, bo u starszych pacjentów one się pojawiają dość często, po prostu układ limfatyczny nie jest już tak sprawny, a dzięki masażu powietrznemu, który posiadają niektóre z foteli, w większości tak naprawdę, możemy wykonać coś na zasadzie drenażu limfatycznego i ma to naprawdę fajne działanie, jeśli chodzi o takie obrzęki. No, myślę, że naprawdę jest wiele zastosowań, jeśli chodzi o seniorów, jeśli chodzi o każdego pacjenta, ale u tych seniorów no, nie mają się czego, nie ma się czego obawiać, jeśli o to chodzi. Dobrze, a co jeżeli chodzi o osoby aktywne fizycznie, sportowców, tak? Też często takie sformułowania padają od klientów, że ja to jestem aktywny fizycznie, ja takiego urządzenia nie potrzebuję, w cudzysłowie, do relaksu na przykład, tak? Czy widzi Pani tutaj potencjał, że coś może dodać do tych ich treningów takie urządzenie jak Fotel Masujący od Pro Wellness? To jest świetne pytanie i fajnie, że mogę coś powiedzieć na ten temat, ponieważ uważam, że jest to naprawdę bardzo ważna sprawa dla sportowców. Są dwie funkcje, które szczególnie przydadzą się w kwestii osób aktywnych fizycznie. Jest to pobudzenie, o którym już trochę opowiadałam, a także regeneracja, no bo każdy sportowiec wie, że nie wykonamy najbardziej efektywnego treningu, jeśli prawidłowo nie odpoczniemy po poprzednim. Po prostu nasze mięśnie są zmęczone, tak? A taki fotel może nam dać naprawdę dobre możliwości regeneracji. Są takie programy wbudowane dla sportowców, ale nie musimy też z nich korzystać. Możemy po prostu sami sobie zaprogramować gdzieś tam opcję najbardziej dla nas odpowiednią. Na pewno każdy sportowiec zmagał się z zakwasami. Tak naprawdę każdy z nas pewnie zmagał się z zakwasami. Jest to proces zupełnie naturalny. Tak naprawdę z żadnym kwasem nie ma to za wiele wspólnego. To jest taka potoczna nazwa. Tutaj chodzi o mikrouszkodzenia włókien mięśniowych, które występują po wysiłku fizycznym. Tak jak mówię, jest to coś zupełnie naturalnego, aczkolwiek, no jak wiemy, jest to taki specyficzny, nie do końca przyjemne uczucie, taki specyficzny ból. Okazuje się, że możemy go zminimalizować. Nie powiem, że pozbyć się, ale możemy go zminimalizować. Badania wskazują, że jeśli połączymy odpowiednie przygotowanie przedwysiłkowe mięśni, a także regenerację powysiłkową, no to możemy naprawdę uzyskać ciekawe efekty w kwestii tych właśnie tak zwanych zakwasów. No myślę, że każdy sportowiec chciałby mieć takiego swojego prywatnego fizjoterapeutę, który w zasadzie jest cały czas w domu. także myślę, że fajna. To ten po regeneracji, że można wtedy wspomóc, przyspieszyć. Tak, no i tak jak mówię, i też przed wysiłkiem, okay. Tak jak mówię, i przed, i po wysiłku, oba te aspekty powiedziałabym, że są równie ważne. I przygotowanie przedwysiłkowe, i regeneracja powysiłkowa, i tak naprawdę ten jeden, że tak powiem, fizjoterapeuta w postaci fotelu w naszym domu może zdziałać cuda. I to. Super.
A jak wybrać idealny fotel masujący dla siebie? Na jakie funkcje, właściwości warto zwrócić uwagę? Myślę, że jest to bardzo indywidualna sprawa. Co na pewno mogę zalecić, to kontakt ze specjalistą. Każdy przed zakupem fotela powinien skonsultować się z osobą, która się na tym zna, ze specjalistą, który po prostu doradzi, jaki fotel jest odpowiedni dla danej osoby, do danych gdzieś tam dolegliwości. To, co bym powiedziała, że jest numerem jeden, to komfort. Po prostu mamy się czuć komfortowo, wygodnie w tym fotelu. No bo to jest najważniejsze, mamy w nim odpoczywać, tak? Mamy się czuć zrelaksowani, napięcie mięśni ma gdzieś tam troszkę odpuścić i chcemy się tak naprawdę troszeczkę wyłączyć od otaczającego nas świata w momencie, kiedy jesteśmy na tym fotelu. Tak jak mówię, ma być on dla nas wygodny, to jest najważniejsze, spokojnie bym mogła tak powiedzieć, że to jest numer jeden. Dodatkowo, no, przejrzyjmy sobie, jakie opcje ma ten fotel. Być może kiedyś byliśmy u fizjoterapeuty czy u masażysty i jakiś masaż szczególnie nam się spodobał albo dał nam bardzo fajne efekty. Warto przejrzeć po prostu możliwości, które daje nam dany fotel, bo niewykluczone, że znajdziemy tam coś podobnego, coś na wzór tych właśnie masaży, które dawały nam ulgę. Tak jak mówiłam, no, tych funkcji jest naprawdę wiele, więc niewykluczone, że coś takiego właśnie znajdziemy. Warto zwrócić właśnie na to uwagę. Także warto zobaczyć, czy funkcje będą dopasowane do naszych potrzeb. Przykładowo, kiedy ktoś, nie wiem, cierpi na żylaki, no wtedy masaż nóg jest przeciwwskazany. Masaż kończyn dolnych raczej nie powinien być wtedy wykonywany, ale większość foteli ma tą funkcję, żeby wyłączyć ten masaż kończyn dolnych. Wtedy możemy spokojnie skupić się na innych częściach ciała. Nie jest to żaden problem. Tak samo, kiedy dolegliwości na przykład są z jakiegoś danego odcinka kręgosłupa, też możemy skupić się akurat na tym odcinku. Myślę, że to jest też ważna sprawa. No, dodatkowo fotele często mają bardzo różne dodatkowe opcje, jakaś koloroterapia, muzykoterapia. Jeśli coś takiego jest dla nas ważne, jeśli to jest coś, czego szukamy w naszym fotelu, jasne, możemy też zastanowić, czy coś takiego mogłoby być w naszym fotelu. No to jest wszystko, tak jak mówię, bardzo indywidualne i po prostu warto poświęcić tą chwilkę i zastanowić się, czego my oczekujemy od tego fotela. Mhm. Dobrze, a takie pytanie też się pojawia czasami, czy w przypadku jakiegoś bólu nagłego, na przykład, nie wiem, wracamy z podróży, jechaliśmy długi czas samochodem, wstajemy, czujemy, że jednak te lędźwia mamy takie lekko bolące, czy nie wiem, czy budzimy się rano i czujemy, że coś w karku szyi, jakieś zesztywnienie się pojawiło, czy to jest dobre rozwiązanie skorzystać wtedy z fotela masującego, czy raczej pani jako masażystka sugerowałaby jednak, że najpierw gdzieś tam rozważyć inne opcje? Myślę, że jak najbardziej. Tak jak już też mówiłam, ten fotel może być dla nas takim pogotowiem ratunkowym. Jak najbardziej w takich przypadkach, o których mówimy, jest to fajna opcja. Co bym mogła powiedzieć? Jeśli ten ból się utrzymuje długo, jeśli przede wszystkim jest bez przerwy, niezależnie od tego, czy jest noc, czy wykonujemy jakiś ruch, czy jest dzień, jeśli to jest ból niezależny od niczego tak naprawdę, jeśli utrzymuje się długo, wtedy rozważyłabym badanie, najlepiej rezonans magnetyczny kręgosłupa, bo jest najbardziej szczegółowy, najwięcej nam pokaże. Także myślę, że to warto rozważyć, ale kiedy potwierdzimy, że ten ból jest po prostu z przeciążenia, ze zmęczenia, z właśnie jakiejś nieodpowiedniej pozycji, wtedy bez problemu możemy korzystać z fotela i myślę, że efekty będą naprawdę ciekawe. Warto też właśnie dobrać odpowiednie parametry, bo no, też już nieraz o tym mówiliśmy, jest naprawdę mnóstwo funkcji, wybierzmy odpowiednią dla siebie. No, może ktoś woli delikatniejszy masaż, może ktoś woli bardziej intensywny. Jeśli pokombinujemy trochę z tymi funkcjami, to myślę, że na pewno damy sobie fajną ulgę dla tego kręgosłupa, szczególnie właśnie w takich sytuacjach awaryjnych, ale też długoterminowej, tak jak mówiliśmy. O czym też należy pamiętać, jednak ta aktywność fizyczna. Ja naprawdę jestem wielką fanką foteli, ale pamiętajmy też, żeby się ruszać. Chociażby pójdźmy na ten spacer, poświęćmy te 30 minut dziennie na kilka prostych ćwiczeń, na spacer z psem, cokolwiek, żeby się po prostu ruszać, no bo no, tryb siedzący nie sprzyja jakimś tam zdrowemu kręgosłupowi. No aczkolwiek, tak jak mówię, masażem możemy na pewno wiele pomóc. Kolejne pytanie, które pojawia się od naszych klientów, to osoby, które wiedzą, że mają dolegliwości, wiedzą, że mają
tak zwany schorowany kręgosłup. Czy jest to dla niej jakaś alternatywa, jeżeli chodzi o pomoc? Czy fotel masujący to dobre rozwiązanie? Powiedziałabym, że wszystko zależy od tego, co to znaczy ten schorowany kręgosłup. Tak? Ja wiem, że pacjenci często nie wiedzą tak naprawdę, co się dzieje i dlatego warto wykonać też te badania, o których wcześniej mówiłam. Powiem tak, jeśli chodzi o zwyrodnienia, no to tak jak już mówiliśmy, każdy z nas je ma, są to zmiany związane z wiekiem, w 100% naturalne i fizjologiczne. Jeśli nie są na jakimś naprawdę wysokim poziomie zaawansowania, spokojnie możemy korzystać z foteli, stosować masaże rozluźniające. Jak najbardziej uważam, że jest to wskazane. Warto też po prostu skonsultować to z fizjoterapeutą czy z lekarzem. On pomoże też dobrać parametry do odpowiedniego masażu. Jeśli chodzi o dyskopatię, to tutaj sprawa jest już bardziej skomplikowana, bo no jednak to są dość poważne zmiany w kręgosłupie. Wszystko zależy od tego, w jakim stopniu te zmiany strukturalne już postąpiły, czy postępują tak naprawdę. Jeśli to są takie zmiany, które nie dają dolegliwości neurologicznych, czyli na przykład nie ma promieniowania bólu do kończyn, jakichś szumów w uszach, bólu głowy, to wtedy jest w porządku, możemy korzystać z masażu. Raczej bym wybrała wtedy taki delikatniejszy masaż, ale kiedy już te dolegliwości, które wymieniłam, się pojawiają, to tutaj warto skonsultować to z lekarzem. Dobrze, a jeżeli też już mamy taki fotel, tak? Jak często, jak intensywnie, jak na ile regularnie powinniśmy korzystać z takiego urządzenia? Ja stosuję taką zasadę z moimi pacjentami, że staram się zapisywać ich na masaże z co najmniej z jednodniowym odstępem, ponieważ nasze mięśnie potrzebują też odpoczynku. Ja nie mówię, że to jest dla nich jakiś niesamowity wysiłek, ale jest to po prostu bodziec. Te uciski dla mięśni często są nieznane, szczególnie dla osób, które po raz pierwszy gdzieś tam wchodzą w świat masażu. Jest to dla nich coś nowego, chodzi mi o mięśnie. Dajmy im czas na taki odpoczynek bez żadnego bodźca. Więc powiedziałabym, że szczególnie na początku też zastosowałabym tą zasadę w kwestii foteli. Dajmy po prostu mięśniom czas na regenerację. Oczywiście to na początku, potem mięśnie się już przyzwyczają i na pewno później będzie można zwiększyć tą częstotliwość zabiegów. Często właśnie pacjenci u mnie skarżą się na coś w rodzaju zakwasów po pierwszych masażach i to jest właśnie spowodowane tym, o czym mówię. Te mięśnie nie są przyzwyczajone do tego rodzaju bodźca, ale to potem po kolejnych masażach już ustępuje i już pacjenci mówią, że czują ulgę. Jeśli chodzi natomiast o czas zabiegów, no to tu jest już drobna różnica pomiędzy masażem manualnym, a takim masażem na fotelu. Masaż na fotelu jest krótszy, czyli zajmuje nam mniej czasu. To jest też plus fotela. Dlaczego? Dlatego, że ręce fizjoterapeuty mogą skupić się na jednym miejscu. To nie jest tak, że fizjoterapeuta ma tyle gdzieś tam sprzętów, ile ma fotel. Skupiają się na jednym miejscu, podczas gdy fotel tak naprawdę może wykonywać masaż całościowy w tym samym czasie. Niektórzy pacjenci nie chcą mieć masażu całościowego w jednym czasie, bo jest to na przykład właśnie za dużo bodźców. Można to wtedy podzielić, aczkolwiek nadal uważam, że taki masaż na fotelu to jest 15-20 minut, nawet dwa razy w ciągu dnia, na przykład przed pracą i po pracy. Myślę, że jak najbardziej z zachowaniem na początku tego odstępu jednodniowego, o którym wspomniałam. No i jeśli chodzi o intensywność, dobierzmy ją do własnych potrzeb, czyli jeśli czujemy, że masaż, który sobie ustawiliśmy, wyrywa nas z fotela i nie potrafimy go wytrzymać, no to nie, bo efekt będzie odwrotny. Nasze mięśnie zaczną się napinać. Nie chcemy tego, chcemy je rozluźnić, więc dobierzmy tą intensywność do tego, jak nasze mięśnie po prostu na to reagują. Rozumiem. Dziękuję za tak wyczerpujące informacje. Jestem przekonany, że wielu naszych, mam nadzieję, przyszłych klientów skorzysta z Pani rad i sugestii co do wyboru. Także dziękuję serdecznie. Moim gościem była Pani Ewa Cichy z gabinetu masażu i fizjoterapii ASMED w Sosnowcu. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.